Cześć, ja nazywam się Wojciech, a wy oglądacie kolejny odcinek programu Update. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam bardzo ciekawą i przydatną stronę, jaką jest picodi.com, czyli jeszcze do niedawna kodyrabatowe.pl. Dawna nazwa mówi chyba sama za siebie, dlatego zapraszam do oglądania. Picodi to strona, która jest takim naszym małym pomocnikiem przy większych zakupach. Zdarza się, że czegoś szukamy w internecie i często nawet nie wiemy, że dany towar czy usługę można dostać znacznie, znacznie taniej. Wtedy z pomocą przychodzi nam właśnie Picodi. Ostatnimi czasy, kiedy tylko kupuję coś w internecie, to pierwsze co robię, kieruję się właśnie tam, żeby sprawdzić, czy nie ma na przykład nowych kodów rabatowych albo zniżek do Empiku, do matrasu, gdzie na przykład zdarza mi się zamawiać książki, komiksy, muzykę i takie inne rzeczy. Ale tyle o mnie, przejdźmy do Picodi. Jak działa serwis, dla kogo jest dostępny, no i oczywiście ile to wszystko kosztuje. I już spieszę z wyjaśnieniami. Przede wszystkim serwis jest całkowicie darmowy, zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej, o której opowiem za chwilę. Możemy założyć tam konto, nie jest to wymagane, ale jednak polecam to zrobić, bo wtedy łatwo możemy zaznaczyć wszystkie nasze ulubione sklepy, ulubione promocje i nawet jeżeli jest nowa promocja w sklepie, będziemy o tym powiadomieni mailowo. Ja na przykład zrobiłem tak z Uberem, bo jeżeli pojawia się jakiś kod na darmowy przejazd albo kod zniżkowy, to po prostu o tym wiem właśnie dzięki Picodi. Na stronie macie dostęp do całej masy, naprawdę masy różnych sklepów, bo jest ich ponad aż 5000, także ta liczba może robić wrażenie. Jest w czym wybierać, mamy tutaj drogerie, księgarnie, sklepy z elektroniką, z ubraniami, rzeczy dla dzieci, no wszystko, dosłownie wszystko. Kategorii jest sporo i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Do tego same zniżki często są całkiem spore, bo zaczynają się od 5 przez 15 do ponad 25%. Do tego część zniżek jest dostępna wyłącznie na stronie picodi.com. Sama usługa jest dostępna aż w 30 krajach na całym świecie, od Peru przez Republikę Południowej Afryki aż po Hongkong. Co tutaj dużo mówić? Te miliony użytkowników na całym świecie nie mogą się mylić. Teraz szybka demonstracja tego, jak wygląda korzystanie z wersji webowej. Od razu mówię wam, że jest to banalnie proste. Ja dla przykładu pokażę wam, jak kupić obiektyw do aparatu na stronie RTV Euro AGD. Wchodzimy na Picodi, wyszukujemy RTV Euro AGD i interesujący nas kod rabatowy. Jak widać, przysługuje nam 100 zł rabatu na obiektywy. Klikamy odkryj kod, kopiujemy go do schowka i przechodzimy na stronę RTV Euro AGD. Tutaj robimy normalne zakupy, wybieram interesujący mnie obiektyw i w polu kod rabatowy wklejam właśnie kod z Picodi. Jak widzicie, dzięki kuponowi zaoszczędziłem trochę pieniędzy, a sam proces kupowania z kodem w każdym przypadku będzie wyglądał tak samo. Picodi ma swoje aplikacje na Androidzie oraz na iOS. Niestety nie ma, przynajmniej na razie, aplikacji na Windows Phone. Dzięki nim możecie zawsze mieć swoje zniżki przy sobie. Dzięki aplikacji możecie także spersonalizować otrzymywane zniżki, sprawdzić też gazetki do najpopularniejszych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Aldi czy Żabka. A także sprawdzić najpopularniejsze kupony i promocje. Jeśli zezwolicie aplikacji na korzystanie z GPS-u, to będzie ona wam pokazywała zniżki i kupony, które są najbliżej was. Osobiście polecam odwiedzać blog, który prowadzi Picodi na swojej stronie. Właśnie stamtąd często dowiaduję się o bardzo fajnych promocjach, więc to taki malutki tip ode mnie. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście już z Picodi, czyli nowej, odświeżonej wersji strony kodyrabatowe.pl. Sprawdźcie poprzedni odcinek, gdzie opowiadałem o 3 aplikacjach, które pomogą wam odchudzić portfele ze zbędnych kart lojalnościowych. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz wpadajcie na nasze social media, Facebooka, Instagrama oraz Snapchata. Na dzisiaj to tyle, do następnego odcinka, cześć!